Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ponownie ja, a dzisiaj robimy Gęsty Broly versus Gęsty Broly. Tak, doczekaliśmy się tego, można tak zrobić i pakujemy go po prostu do teamu z oszałamiającą liczbą defensywy w postaci 16 koła. Więc chyba się postaram zrobić to w ten sposób. Nasz gęsty Broly dostanie jakieś tam orby. No i tym nie muszę się przejmować. Akurat mam nadzieję, że się uda. Na strumyku już miałem jedno podejście i w sumie można powiedzieć, że udałoby się, gdybym nie zrobił jednego głupiego ruchu. Ale lecimy dalej. Dobra, tutaj Gęsty Broly akurat nie będzie miał superki na siebie. Tutaj pięknie super atak, co prawda nie zmienia to w praktyce nic, ale i tak. No i w sumie, jeżeli chodzi o te nowe red zone, to jeszcze coś tam wypadałoby nagrać, ale teraz kolejne intro. Jest serski, wpakowałem Bu. Hero Dagger na pierwszy slot, Bu zostałem w rotacji, wy tam będziecie mieć jakieś linki, co prawda w ten sposób byłoby ich dużo więcej, ale i tak. Dobra, obie karty są int, więc nie ma to teraz aktualnie większego znaczenia. I po tej fazie już będziemy mieć do czynienia z innymi przeciwnikami. O ile dobrze pamiętam, w tej pierwszej fazie nie ma żadnych super ataków, przeciwnicy nie mogą mnie zaatakować superką. W sumie to szybko zerknę, czy jest już to zaktualizowane. W sumie zerknę. Tylko muszę to jeszcze wygrzebać. Gdzie jest ten red zone? Nie ten. Tutaj. Dobra. Bio Broly. Aha, dobra, jak jestem w ten sposób, to nie pokazuje nic. Tak, na początku nie mogą mnie zaatakować ze superki, ale w późniejszych fazach jest już gęsty Broly i po spełnieniu pewnych warunków, uzupełnieniu paska, już będzie ten Giant Bio Broly. Zobaczymy, czy się uda go spotkać. Golden Freeza. Okej, okay, jest Broly. Teraz jak jest jeden przeciwnik, to jego defensywa wygląda zdecydowanie lepiej. Dobra, sprawdźmy to. Lecimy dalej. Jak nasz gęsty Broly sobie poradzi. Zostawiam go z Hero the Garden, ponieważ będą mieć Revival, co tutaj jest naprawdę fajnym linkiem. I Nightmare, który chyba daje atak, dokładnie. Jeżeli chodzi o gęstego Broly'ego, to Super Saiyan, Berserker, Saiyan Lineage i Shattering the Limit jest jeszcze. I z tego co pamiętam akurat, jeżeli chodzi o tego pana Broly'ego, to on nie ma lidera 200%. Także w sumie mogę zostawić inaczej tą rotację, ale Hildegarn, co ty na to? Pięknie. Zobaczę, upewnię się, czy na Japońcu nie ma tego jakiegoś lidera. Nie ma lidera 200%. A jego kategorie to Resurrected Warriors, Movie Bosses, Artificial Lifeforms. Więc jakieś tam kategorie ma. Coś tam do jakiegoś teamu można go wepchać. Ale okej, nie mamy teraz ten. Nie mamy debuffa na nim, ale superkę zrobił wcześniej, więc tutaj nawet dało radę to jakoś przytankować. A Freeza tutaj powinien, o ile dobrze pamiętam, debuffować go. Nie? Nie debuffowałeś? Bo ogólnie, jeżeli chodzi o tego Broly'ego, tego AGL konkretnie, nie w następnej fazie, to można, o właśnie, na innym superataku miał debuffa.
Można go debuffować jako, no, w sensie zmniejszać mu atak def. Okej, okay, zostawię sobie to w ten sposób. Hero de Garna wywalę z rotacji. I pasek ten, co jest Fury, jest delikatnie zapełniony, ale jeszcze sporo zostało do tego. Czy on zawsze robi gwarantowaną superkę w pierwszym slocie? Nie mam pojęcia. Czy to ma jakieś znaczenie? Nie wiem. Ale daje sobie radę. Okej. Dość sporo ma HP ten Broly. To muszę mu przyznać. Jednak tech z przewagą typu 10 milionów nie zadało mu jakoś dużo damage'a. A tutaj przez tego naszego Boo ten pasek się troszkę zapełnia, więc ciekawie będzie, jeżeli by się rzeczywiście udało do tamtego tego wielkiego Biobrolego się dostać. To jest naprawdę gęsty pojedynek. Zobaczymy jak w następnej turze, ponieważ mamy już go trochę zdebuffowanego, więc nie powinno być jakichś większych problemów. A teraz jeszcze będzie miał supporta od Kid Buu, więc jakoś sobie daje radę. Hero de Garn naprawdę ładnie tutaj się nastakował. Piąta tura, 800 koła defa ponad. Nice. Jeszcze nie ma Big Bad Bosses, bo w sumie jakbym chyba zrobił w ten sposób. No właśnie, to już jest na ponad milion. Ale zostawiam go w rotacji, tak jak mówiłem, z naszym dzisiaj testowanym Brolim. No i znowu superka w pierwszym slocie. Czyli chyba tak jest mechanizm. Albo po prostu takiego mam farta. Dobra. Także w następnym etapie nie będę miał o co się martwić, ponieważ nie będę musiał się martwić o Hero de Garna, ponieważ już jeden i drugi będzie nastakowany, a reszta teamu też będzie całkiem nieźle sobie dawała radę. Tylko ciekawe jak będzie z naszym Brolim. No właśnie, jeszcze ten się leczy, więc troszkę nam to przedłuży, więc wydaje mi się, że dostaniemy się do tej następnej fazy. Okej. O, już 95 koła. Tragedii nie ma. Okej, debuff na defa. Nawet coś tam nasz Buu zdodżował. Okej, cyk, cyk. A tak swoją drogą, jak uważacie? Jak uważacie, jak będzie z Tanabatą? A ja w sumie bym przegarnął UI Goku. Czy tam co innego, co może być. Wydaje mi się, że właśnie coś tam z superki by mogło być, jak najbardziej. Nie mam z tym żadnych problemów. Nawet jestem za. Jeżeli to byłby jakiś tam Goku, Hit, Kefla. Chociaż Kefla ostatnio dostaje, no może nie ostatnio, ale dostaje trochę takiej miłości. Ponieważ no dostaliśmy to Eza do Kefli. I w sumie dość sporo kart ma. Ale LR-ki jeszcze nie ma. Na przykład. Jest Tech Kale i Kalifla. Więc one by mogły dostać Eza. I zaraz wracam, ponieważ ktoś do mnie dzwoni. Poczekajcie sekundę. Zapełniony został pasek i teraz może być naprawdę ciekawie, ponieważ mogę być troszkę w dupie. No tak, ten się nie... ten se w ogóle nie transformował. Dobra, zrobię w ten sposób. Przetransformuję sobie tego Hero de Garna mojego. Niech będzie. Dobra. Zostawię teraz to w ten sposób, gdzie oni będą się fajnie linkować. A Brolas mam nadzieję, że sobie poradzi. Że zrobi szalonego dodża za dodżem i będzie pięknie. Superka akurat tutaj mu dużo nie da. Okej. Okay. Zobaczymy. Nie wiem jak to się prezentuje. Ten ma więcej defa i w ogóle.
I w przeciwieństwie do wcześniejszej fazy nie da się go debuffować. Atak def nie jest u niego zmniejszany, ale przynajmniej z tego co widzę, ten mój Hero the Garn nie najgorzej bije. Szkoda, że bez krytów. O, superka w tym miejscu. Myślę, że bez problemów dam radę to przeżyć, dokładnie. Jaki ty miałeś super attack effect? Czy miałeś jakikolwiek? Będę szelecił, bo mi paczka zasłania. Sekundę. O, fuck. Nie, nie ma zwiększania ataku czegokolwiek. O, widzę, że ten pięknie robi uniki. O! Gulp! Jest! UI gęsty Broly! W sumie... Fuck! Polecimy z wszystkimi active skillami. Tylko... Jak to chcę zrobić? No dobra. W ten sposób będę mieć fajnie z linkami i w ogóle. Polecimy sobie najpierw z grubym Bu. Pikności active skill. Dobra. Teraz nie ma tutaj żadnych superek, proszę o jakieś rainbow orby. Dobra, są trzy, to jeszcze tego przetransformujemy. Alright. I lecimy z tymi Rainbow Orbami, bo chyba z tego co pamiętam, z każdym Rainbow Orbem miał tam więcej tego ataku, tak? Tak, ataku. Def mu się nie zwiększał. Okay. Ale w ogóle ten Bu. Ponad milion defa po active skillu. Nice. Nice, nice. Dobra, i chyba w tej turze mogę się już pożegnać z tym Brolim. Także gęsty Broly, UI gęsty Broly, dał radę na red zone gęsty Broly. Ała, walnąłem ręką w mikrofon, za blisko ten. Za bardzo macham łapami. Dobra. Cyk. Oczywiście, że bez kryta. Additional normal. A nasz w środku 23 miliony. Klasunie. I cyk. Z krytem. Bo kryty ma jeszcze za Rainbow Orba. No i 15 milionów dla ciebie. Cyk! No i dziękuję bardzo. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Zapraszam jak zwykle na Discorda do zostawienia suba, łapki w górę. I co? Widzimy się następnym razem i serdecznie...